Londyn. Dobry wieczór. Wiesz, kto to? Trudno nie wiedzieć. Może mieć każdą kobietę. Same do niego przychodzą. Mogę porozmawiać z panem w cztery oczy? Oczywiście. Moja matka jest chora, ojciec pije i ktoś czyha na moje życie. Mój wizerunek Casanowy to czysty wymysł. To prawda, że bywam na salonach w Londynie, Paryżu, Rzymie i Nowym Jorku, ale piękne kobiety nigdy nie podchodzą do mnie, mówiąc: mogę z panem porozmawiać? Słucham? Muszę z panem pomówić. Proszę bardzo. W cztery oczy. Proszę usiąść. Nazywam się Madeleine Gray. Jestem w niebezpieczeństwie i potrzebuję pomocy. Dlaczego mojej? Bo nazywam się Simon Templar? Święty! W roli głównej Roger Moore. Święty wkracza do akcji. W czym problem? Właśnie to dostałam. Jeśli chcesz żyć, nie spotykaj się z Hobartem Quinnellem. Recepcjonista mi to dał. Też się tu pani zatrzymała? Kim jest Hobart Quinnell? Słyszał pan o Quenco Company? Sztuczne włókna? To potężna firma. Quinnell jest prezesem. Mam się z nim spotkać za pół godziny. Szłam na spotkanie, kiedy dostałam ten liścik. Dlaczego ktoś miałby pani grozić? To skomplikowane. Mój ojciec jest genialnym naukowcem i opracował wynalazek wart miliony. Skąd pan wie? Zgadłem. Mój wuj też był naukowcem. Pragnął hodować kapustę. Marzył o masowej produkcji. Grozi mi niebezpieczeństwo, nie rozumie pan? Gdzie chce pani zjeść? Właśnie odnawiam mieszkanie i nie mogę pani zaprosić. Nie wierzy mi pan? Ani trochę. Jest pan... A pani piękna. Świetny numer, panowie. Proszę wezwać taksówkę. Zignorowała nasz liścik. Jedzie do Quinnella. Wiemy, co robić. Tylko ostrożnie. To ona? O co w tym chodzi? O jej ojca. Profesora Calvina Greya. Wynalazł coś. Coś wielkiego? Tak. Skąd ją wytrzasnęliście? Dziewczynę, która miała mnie nabrać. Nic nie rozumiem. Madeleine Gray. Ta, z którą rozmawiałeś? Pierwszy raz widziałem ją na oczy. To nie był żart?
O co mu chodzi? Wzywałeś taksówkę dla panny Gray? Pamiętasz adres? Pentland Drive 26. Panna Gray? Tak. Jesteśmy detektywami z Wydziału Specjalnego. Dostała pani liścik z pogróżkami? Tak. Mamy zabrać panią na komisariat. Dziękuję za ochronę, ale nie potrzebuję. Jestem umówiona. Taki dostaliśmy rozkaz. Nie obchodzi mnie to, mam spotkanie. Co się tu dzieje? Proszę się nie wtrącać. Policja. Akurat, gdzie wasze odznaki? Do samochodu z nią. Nic ci nie jest? Chyba nie. Przepraszam, że ci nie wierzyłem. Dlaczego zmieniłeś zdanie? Później. Co się tu dzieje? Co to za ludzie? Kim pan jest? Walter Devane. Poznałem kiedyś panią i pani ojca. Jest pan asystentem pana Quenella. Tak. Skoro już się znamy, przedstawcie mnie panu Quenellowi. Dobry wieczór. Jest pan Quenell? Nie. Nie mów, że po tym wszystkim go nie ma. Niestety. Gdzie jest? Byłam z nim umówiona. Właśnie odlatuje z Newcastle do Londynu. Na pewno byliście umówieni? Jego sekretariat potwierdził spotkanie. A pan nie wiedział? O czym? Że szefa nie ma w mieście. Nie wiem, o czym pan mówi. Tracimy czas. Odwiozę cię do hotelu. Chce pan zostawić wiadomość? Raczej ostrzeżenie. Burzowo. Czym dokładnie jest technologia G? Rewolucyjną metodą wyrobu sztucznych włókien. Dzięki niej można wyeliminować konkurencję. Jest sporo warta. Amerykanie zaoferowali ojcu $1,000,000. Milion? Imberlin naprawdę wam tyle zapłaci? Jutro przylatuje do Anglii z kontraktem. Jeśli ojciec go podpisze, dostaniemy czek. Whisky z wodą?
Po co rozmawiacie z Quenelem? Ojciec chce, żeby wynalazek został w kraju. Firma Quenela jest największym producentem sztucznych włókien w Anglii. Myśleliśmy, że będą zainteresowani. Odrzucili ofertę? Nie, i to właśnie jest dziwne. 3 miesiące temu złożyliśmy im propozycję. Ich ludzie przez tydzień testowali technologię. I co? Od tamtej pory się nie odezwali. Quenel nie odpowiadał na listy i telefony. W końcu ojciec zaproponował technologię im Berlinowi. Zdaje się, że ktoś z firmy Quenela chce ją ukraść. Niemożliwe. Dlaczego? Ojciec opatentował technologię, a firma Quenela ma dobrą opinię. Nie wiem, dlaczego grają na zwłokę. Z tym wynalazkiem podbiliby rynki całego świata. Może technologia nie jest aż tak dobra. To dlaczego im Berlin chce zapłacić za nią $1 000 000? Właśnie. Dziś miałam przekonać Quenela. Nie udało się. Może ja spróbuję. Co zrobisz? Mam swoje sposoby. Spotkajmy się w barze za godzinę. Spróbuję przekonać Quenela. Dobry wieczór. Bardzo dobry. Proszę. Czy pan Quenel już wrócił? Aleś ty wielki i silny. Mam dobrego krawca. Jestem Karłem. Cudowna mutacja. Jest pan Quenel? Szukasz mojego ojca? Skoro jest twoim ojcem, zawołasz go? Może najpierw się poznamy? Andrea. Simon. Simon znaczy szampan. W jakim języku? Jesteś moim pierwszym Simonem. Świętuję takie okazje szampanem. Pustoszysz ojcu piwnicę. Przestań flirtować w drzwiach. Pan Quenel? Zaczekaj z tym szampanem. O co chodzi? Chcę porozmawiać. Nazywam się Simon Templer. Ma pan 2 minuty. O co chodzi? Dlaczego gra pan na zwłokę z profesorem Grayem? Co to ma znaczyć? Profesor zasypywał pana listami w sprawie swojego wynalazku. Jego córka była dziś z panem umówiona i wystawił ją pan. Dzisiaj? To nieprawda? Oczywiście. Ktoś z pana biura umówił ją na dzisiaj i o mały włos nie została porwana przez 2 zbirów przed pana domem. Niemożliwe. Pana asystent Devan wszystkiemu się przyglądał. Co pan o tym myśli? Nic z tego nie rozumiem. Ktoś z pana firmy nie chce, żeby kupił pan technologię od profesora. To bez sensu, wynalazek jest do niczego. Kto tak powiedział? Moi naukowcy. Mylą się. Niemożliwe. To dlaczego im Berlin chce zapłacić za niego $1 000 000? Milion? Jutro przylatuje z kontraktem. Nie wierzę. To prawda. Ktoś z pana firmy nie chce, żeby kupił pan wynalazek. Mam przeczucie, że to Walter Devan. Znam go od 15 lat. Ufam mu. Decyzja należy do pana. Ale ja porozmawiałbym z profesorem osobiście jutro z samego rana. Tak zrobię. Dziękuję panu. Zatrzymałem się w Savoy Plaza. Sam wyjdę. Poinformuję pana. Simon, skarbie, nie dzisiaj. Do niczego? Człowiek z Nowego Jorku powiedział, że ta technologia zrewolucjonizuje przemysł włókienniczy. Mnie nie musisz przekonywać. Quenel też chyba uwierzył. Obiecał, że jutro skontaktuje się z twoim ojcem. Zadzwoń do niego i powiedz, żeby przesunął spotkanie z Imberlinem o kilka dni. Dobrze.
Dziękuję ci. Nie ma za co. Do zobaczenia rano. Jeszcze tu jesteście? Naprawdę coś jej grozi? Teraz już nie. Niektórzy mają szczęście. Takie życie. Mój klucz. Nie wziął go pan wcześniej? Nie. Ktoś to zrobił. Nieproszony gość. Witaj. Zastrzelisz mnie? Chciałbym. Wiesz, jak się tu dostałam? Otworzyłaś drzwi kluczem. Recepcjonista wyszedł na chwilę i zabrałam go. To włamanie. Wiem, ale chciałam się przekonać, czy twój wygląd to rzeczywiście dzieło krawca. Tylko to chcesz wiedzieć? Pracujesz dla dywana? Brecisz. Nie chcesz, żeby twój ojciec kupił wynalazek? Źle z tobą, ale nie bój się. Andrea się tobą zajmie. Mam przytulne mieszkanko, zabiorę cię tam i będziemy tylko we dwoje. To jest Andrea. Właśnie wychodzi. Nieprawda. Właśnie, że tak. Do domu. To twoja żona? Znajoma. Spływaj. Kiedy się spotkamy? Zadzwonię. Jutro. Mój numer. Będę czekać. Dobranoc, Simon. Wiesz, kto to? Nie. Andrea, córka Quenera. Czego chciała? Co u ciebie? Mój ojciec nie odbiera telefonu. Dzwoniłam do domu i do laboratorium. Bez skutku. Tata rzadko wychodzi i nigdy o tej porze. Nasz dom stoi na uboczu. Boję się, że coś mu się stało. Chodźmy. Ktoś z wami mieszka? Nie. Każdego ranka przychodzi sprzątaczka. Boję się. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Może twój ojciec śpi i nie słyszał telefonu, albo aparat jest zepsuty? Centrala? Sprawdzałem, czy aparat działa. Znalazłaś go? Nie. Łóżko posłane? Tak. A laboratorium? Puste. Na górze wisi jego płaszcz. Nic nam to nie mówi. Spójrz. Czysta filiżanka. Pełen dzbanek. To już coś. Dzwonię na policję. To nie przypadek, że zniknął dzisiaj. Dlaczego ktoś chciał cię porwać, żebym nie spotkała się z Quenerem? Tylko kto wiedział o spotkaniu? Ten, kto was umówił. To mógł być Devan, choć się wypiera. Przekonał Quenera, że technologia G jest do niczego i nie mógł dopuścić, żebyś się z nim spotkała. Dlatego kazał cię porwać. Z tobą mu się nie udało, za to z twoim ojcem? Tak. Po co powiedział Quenerowi, że wynalazek jest do niczego? Bo jest wart $1,000,000 i sam ma na niego ochotę. Dzwonię na policję. Wyłącz światło. Dlaczego? Ktoś jest na zewnątrz. Zamknij za mną.
Znów się spotykamy. Tym razem jesteś sam. Gdzie Calvin Gray? Nie wiem. Nie boję się ciebie. Pudło. Wyszedłem z wprawy. Muszę poćwiczyć. Gdzie Calvin Gray? Naprawdę nie wiem. Dla kogo pracujesz? Dla Devana? Kończy mi się cierpliwość. Dla Devana czy Imberlina? Gdzie Gray? W Londynie. Gdzie? Powiem ci. Dziękuję. Nasz trup to Jim Morgan. Siedział? Tak, Scotland Yard sprawdza jego kontakty. Jeśli Devan jest w to zamieszany, wkrótce znajdziemy profesora. Mogę już iść? Tak, dziękuję za pomoc. Muszę jechać do Londynu. Boję się o pannę Gray. Mogą znowu spróbować. Sierżant Black będzie jej pilnował. A kto będzie pilnował jego? Mam żonę i trójkę dzieci. Gratuluję, nie widać. Miły gość, ma poczucie humoru. Bardzo mi przykro. Mogę coś dla pani zrobić? Możemy już tylko czekać. Panie Quennell? Paskudna sprawa. Policja ma jakieś podejrzenia? Jeszcze nie. Właśnie dowiedziałem się, że wynalazek profesora jest niesamowity. Rozmawiał pan z naukowcami? Nie, ale przeglądałem raporty. Nie powiedziano mi wszystkiego. Nie rozumiem, dlaczego to przede mną ukrywano. Niech pan zapyta Devana. Może sam chce sprzedać wynalazek Imberlinowi. Niech pan spyta, dlaczego był obecny przy próbie porwania Madeleine. Już próbowałem. Zniknął.
Nie ma go w biurze, nie nocował w domu i żona nie wie, gdzie jest. Wyjechał z kraju? Nie wiem. Z moim ojcem? Policja obserwuje wszystkie przejścia graniczne. Jeśli Devan za tym stoi, złapią go i ukarzą. Panno Gray, wiele słyszałem o pani ojcu i bardzo mi przykro. Jeśli mogę jakoś pomóc, proszę o kontakt. Dziękuję. Do widzenia. Połóż się spać. Nie mogłabym zasnąć. Spróbuj, to była ciężka noc. Nie martw się, policja będzie cię pilnować. Wyjeżdżasz? No muszę jechać do Londynu. Zamierzam powitać pana Imberlina. Jest, przyjechał godzinę temu. Dzwonił gdzieś? Nie. Który to pokój? 403. Mogę? Pan Imberlin? Nazywam się Walter Devan. Chciałbym porozmawiać o Calvinie Grayu. Zaraz przyjdę. Znowu spiskujesz. Nikomu nie powiem, jeśli pójdziemy na lunch. Nie mam czasu. Miałeś do mnie zadzwonić. Cały ranek spędziłam przy telefonie. Zaczekaj jeszcze trochę w moim pokoju. Jestem niecierpliwa. Spróbuj nie oddychać przez kilka godzin. Dzień dobry. Pan Devan? Miło znów pana widzieć. Znamy się? Nie, bo tylko udaje pan Devana. Albo powie mi pan, o co tu chodzi, albo wezwę policję. Proszę bardzo. Zapytamy, co sądzą o porwaniu Graya. O czym? Wczoraj został porwany na zlecenie Waltera Devana. Płaci mu pan? Co to za wariactwo? Zna pan Devana? Poznałem go. Pracuje dla Quinco Company. Kupował od nas prawa do patentów. Uzgadnialiśmy warunki. To prawda, że chce pan zapłacić $1,000,000 za wynalazek profesora? Nie pana sprawa. Teraz już tak. Nic panu nie powiem. Bez telefonów. Może kiedyś był pan twardy, ale to już przeszłość. Gdzie Calvin Gray? Nie mam pojęcia. A Walter Devan? Niech pan sprawdzi w biurze albo na Alasce. Może powinienem, bo właśnie zniknął. Szkoda. Odpali panu działkę za profesora? Nie wiem, o co tu chodzi. Przyleciałem do Londynu negocjować kontrakt z Calvinem Grayem. Chcę mu zapłacić $1,000,000, to wszystko. Powiedzmy, że w to wierzę. Niech lekarz zbada nadgarstek, bo nie da pan rady podpisać czeku. Znowu tutaj? Wygodnie ci? Zamówiłam szampana. Widzę. Na twój rachunek. Domyślam się. Za mojego Simona. Myślisz czasem o czymś poważnym? Rzadko. Ojciec daje mi na wszystko pieniądze i muszę się jakoś bawić. Cierpię na wieczną nudę. Poznałam cię i polubiłam. Zawsze dostaję to, co chcę. Walter Devan porwał wczoraj Calvina Graya. Zwariowałeś? Muszę znaleźć Devana. Pomożesz mi? Tylko tego chcesz? Tak. Powiem ci. Wiesz, gdzie jest? U mojego ojca od wczoraj.
Miała pani odpoczywać. To nie takie proste. Niech pan siada. Dziękuję. Jak długo służy pan w policji? 8 lat. Laboratorium się pali. Proszę tu zostać. Mamy pani ojca, teraz także i panią. Idziemy. Nie rozumiem, dlaczego ojciec kłamał w sprawie Devana? Znasz go lepiej niż ja. Ty mi powiedz. Nie jesteśmy sobie bliscy. Prawie nie rozmawiamy. Myśli, że jestem za głupia, żeby rozumieć cokolwiek z jego interesu. Daje mi spore kieszonkowe, żebym się nie wtrącała. Boisz się go? Skąd wiesz? Domyśliłem się. Czasem wydaje mi się, że mnie nienawidzi. Jak miło. Spodziewałem się pana. Cieszę się. Jak się pan ma, panie Devan? Bardzo dobrze. Nie denerwuje się pan? Wyjdź, skarbie. Chcę posłuchać. Idź sobie, pooglądaj telewizję, niedługo skończymy. Niczym się nie przejmuj. Nalać panu brandy? Piję tylko z przyjaciółmi. Dlaczego mnie pan okłamał? To skomplikowana historia. Jestem dość bystry. Chętnie posłucham. Bardzo pan spostrzegawczy. Rzeczywiście to Walter kazał porwać profesora Greya. Wiem. Na moje polecenie. Spisek nabiera rumieńców. Mogę zapytać, gdzie jest profesor? Bezpieczny. Wolę usłyszeć to od niego. Będziecie mogli rozmawiać do woli. Teraz? Za chwilę. Uwielbia pan przygodę i emocje. Wielki biznes dostarcza i jedno, i drugie. Trzeba zawierać sojusze, prowadzić wojny, szpiegować, czasem trzeba naginać prawo. Mógłby pan się spełnić w takiej pracy? Proponuje mi pan posadę? Z pensją 100 tysięcy funtów rocznie. Musi panu zależeć. Szukam kogoś pana kalibru. A co pan powie na ten kaliber? To niepotrzebne. Nie wydaje mi się. Chcę zobaczyć profesora. Dlaczego porwał go pan, zamiast mu zapłacić? To proste. Nie mamy zamiaru wykorzystać jego technologii, ale musimy ją mieć, żeby nikt inny jej nie dostał. Właśnie zbudowaliśmy nową fabrykę. 33 akry terenu. Kosztowała miliony. Nowa technologia wyparłaby was z rynku. Mam 30 tysięcy pracowników. Każdy z nich utrzymuje średnio 3-osobową rodzinę. Zależy ode mnie los 120 tysięcy ludzi. Troszczę się o nich. Ten wzruszający humanitaryzm jakoś mnie nie przekonuje. Jeśli jest w tym choć cień prawdy, niech pan będzie tak dobry i kupi wynalazek profesora, a potem schowa go do szuflady. Schować milion do szuflady? Wie pan, co by to oznaczało? Więc profesor musi oddać panu wynalazek? To niezbyt humanitarne. Musi zgodzić się na moje warunki. A jeśli odmówi? Jestem pewien, że tak będzie. Jeśli nawet nie dba o swoje życie,
Na pewno zależy mu na córce. Postanowiliśmy poprosić ją, żeby dotrzymała ojcu towarzystwa. Co z moją ofertą? Muszę odmówić. Odłóż pistolet. Wolałbym nie. Słyszałeś? Zabierzcie go do schronu. Andrea? Tato? Wołałeś mnie? Sprawdzałem, czy jesteś w domu. Co chcesz zrobić z Simonem? Odpowiedz. Zabrali go do schronu? Wiele już widziałaś w tym domu. To nie twoja sprawa. Zapomnij o tym. To mój przyjaciel. Ty masz mnóstwo przyjaciół, taka już jesteś. Wracaj do siebie. Nie. Słucham? Nie pozwolę ci go skrzywdzić. Jak chcesz mnie powstrzymać? Zadzwonię na policję. Zrobisz, co ci każę. Dałem ci wszystko, czego mogłaś zapragnąć i proszę cię tylko, żebyś się nie wtrącała. Mówi pan przez sen. Kazałem ci spadać? Prawie jak w twierdzy Tower. Nie zupełnie. To prywatny schron pana Quenella, zbudowany w czasie wojny. Ładny. 5 metrów pod ziemią, dźwiękoszczelny i dobrze chroniony. Macie tu halabardników? Wyborne poczucie humoru. Jakieś problemy? Nie. Nie będę ponawiał swojej oferty, mam nową. To by była dobra. Niech namówi pan profesora, żeby przepisał prawa do patentu na moją firmę i zdradził mi formułę. To trudne zadanie, bo profesor jest uparty. A jeśli odmówię? Niech pan spojrzy na wentylację. Jej zadaniem jest dostarczanie świeżego powietrza, którym możemy się tu cieszyć. Nie wszyscy. Może też wprowadzać trujący gaz, jeśli ktoś woli. Tak się składa, że zależy mi na czasie. O północy odlatuję do Rzymu i kiedy będę zapinał pasy, chcę mieć pewność, że sprawa została załatwiona. Bardzo pan skrupulatny. Ma pan 15 minut. Powodzenia. Miłej podróży. Profesor i jego córeczka są tutaj.
Co teraz? Słyszeliście? Szkoda, że poznajemy się w takich okolicznościach. Trafił tu pan przeze mnie. Więc niech pan wymyśli drogę ucieczki. Zanim nas zagazują, ktoś przyjdzie po decyzję. Nie poradzimy sobie z nimi, mają broń. Muszę zrzec się wynalazku. Naprawdę myśli pan, że wtedy nas wypuszczą? Poważnie? Mamy 14 minut, żeby coś wymyślić. Madeleine, poszukaj kabla lub przewodu. Porażenie prądem? Czemu nie? Jeśli połączymy tę klamkę z gniazdkiem, potrzebne będzie drugie przyłącze. Coś, na czym staną. Znalazłaś kabel? Może być? Powinien się nadać. Jeden przewód z gniazdka do drzwi, drugi do kratki. Stanie na niej, dotknie klamki i może być ciekawie. Trzeba to jakoś ukryć. Niech ją pan zmoczy. Rzuca się w oczy. Wyłączmy światło. Uda się? To nasza jedyna nadzieja. Musi tylko dotknąć klamki i stanąć tutaj. Ktoś idzie. Witamy. Podjęliście rozsądną decyzję? Nie miałem wyboru. Racja. Profesor wyjawi formułę, ale najpierw musi wrócić do laboratorium. Po co? Po notatki. Na pewno ma wzór w głowie. Prawda, profesorze? To bardzo skomplikowana formuła. Muszę ją sobie przypomnieć. To nie jakieś proste równanie. Myślisz, że mnie nabierzesz? Czas jeszcze nie minął. Prawie. Niech się pan skoncentruje. Mamy pół minuty. Wykorzystajcie je. Właśnie to robimy. Nie możecie dać ojcu więcej czasu? Niestety. Czas się skończył. Jakim gazem nas otrujecie? Nie pamiętam jego wzoru. Może profesor go rozpozna. Miłej zabawy. Na zewnątrz.
Zaczekajcie na mnie w hotelu. A co z Quenelem? Zostawcie go mnie. To już koniec. Profesor uciekł razem z córką. Dewan i jego asystent siedzą w schronie. Jesteśmy sami. Rozmawiajmy jak rozsądni ludzie. Czy rozsądni ludzie używają gazu? Zapytajmy policję. Nie trzeba. Sama po nich zadzwoniłam. Czy Quenel naprawdę sądził, że ukryje przed światem mój wynalazek? Jeśli coś by nie wyszło, Devon miał za to oberwać. Nie wiemy, jak ci dziękować. Do widzenia. To co zwykle? Potrójną. Mogę postawić wam drinka? Dzisiaj bez pięknych kobiet? Bez. Nikt nie ma do ciebie sprawy? Na szczęście nie. Kiedy piękna dama zaczepia was i mówi, możemy porozmawiać w cztery oczy? Simon, darling. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Piotr Mielańczuk, czytał Jacek Brzostyński.